Carlo Collodi Pinocchio Nie zapomnij o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Dziękuję. Rozdział 28. Pinocchio zostaje wzięty za rybę i grozi mu usmażenie na patelni. W czasie tego szalonego pościgu Pinocchio przeżył straszną chwilę, kiedy prawie uznał się za zgubionego. Stało się tak, kiedy rozpędzony Alidoro, tak wabił się mastyw, zbliżał się tak bardzo, że już miał go schwytać. Pajacyk słyszał tuż za sobą ciężkie dyszenie bestii, która deptała mu po piętach. Co chwila owiewał go gorący oddech psa. Na szczęście wtedy był już bardzo blisko brzegu i widać było morze, do którego miał jeszcze tylko parę kroków. Gdy tylko stanął na plaży, dał susa do wody. Alidoro chciał się zatrzymać, ale biegł tak szybko, że nie dał rady i wylądował daleko w morzu. Choć może wydawać się to dziwne, pies nie umiał pływać. Bił w wodę łapami, żeby utrzymać się na powierzchni, ale im bardziej się starał, tym głębiej się zanurzał. Jeszcze raz wystawił głowę nad wodę. Oczy wychodziły mu z orbit. Nieszczęścik zaszczekał dziko. Tone, tone, toń! Odparł z daleka Pinokio, zadowolony, że udało mu się uciec. Pomóż Pinokio, kochany mały Pinokio, ocal mnie od śmierci. Słysząc te krzyki, pajacyk, który miał bardzo czułe serce, wzruszył się, odwrócił się do biednego zwierzęcia i powiedział. A jeśli ci pomogę, czy obiecasz, że przestaniesz mnie ścigać? Obiecuję, obiecuję. Pośpiesz się tylko, bo jeśli będziesz zwlekać choćby sekundę, to utonę. Pinokio jednak wahał się nadal. Potem przypominając sobie, jak ojciec często mówił mu, że dobry uczynek nigdy nie idzie na marne, podpłynął do Alidora, złapał go za ogon i wyciągnął na brzeg. Biedny pies był taki słaby, że nie mógł utrzymać się na nogach. Połknął tyle słonej wody, że spuchł jak balon. Pinokio nie ufał mu jednak, więc skoczył z powrotem do morza. Odpływając zawołał: Żegnaj, Alidorze, powodzenia i pozdrów ode mnie rodzinę. Żegnaj, mały Pinokio, odpowiedział pies. Tysięczne dzięki za uratowanie mnie od śmierci. Oddałeś mi przysługę, a na tym świecie to, co się dzieje, zawsze zostaje odzajemnione. Jeśli los tak zarządzi, odwdzięczę ci się. Pinokio płynął przy samym brzegu. Wreszcie wydało mu się, że dotarły w bezpieczne miejsce. Rozglądając się po plaży, ujrzał wejście do jaskini, z którego unosiła się smuga dymu. W tej jaskini musi być ogień, powiedział do siebie. Tym lepiej, wysuszę ubranie i rozgrzeję się, a potem... cóż... Podjąwszy decyzję, Pinokio podpłynął do skał, ale gdy zaczął się wspinać, poczuł, że wznosi się coraz wyżej i wyżej. Chciał uciec, ale było już za późno. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu stwierdził, że jest w olbrzymiej sieci, wśród ryb wszystkich gatunków i rozmiarów, które rozpaczliwie usiłowały się z niej uwolnić. W tej samej chwili zobaczył rybaka wychodzącego z jaskini, tak brzydkiego, że wydał mu się morskim potworem. Zamiast włosów na głowie rosła mu gęsta zielona trawa. Miał zieloną skórę, zielone oczy i zieloną brodę tak długą, że spadła mu do stóp. Wyglądał jak wielka jaszczurka chodząca na dwóch nogach. Gdy rybak wyciągnął z morza sieć, zawołał z radością. Chwała niebiosom, znowu będę mieć ryby na obiad. Dzięki Bogu nie jestem rybą, powiedział do siebie Pinokio, usiłując dodać sobie odwagi. Rybak zabrał sieć do jaskini, która była ciemna, ponura i pełna dymu. Na środku jaskini, nad ogniem, skwierczała patelnia pełna oliwy, wydzielając obrzydliwy zapach łoju, który mógł odebrać dech. Zobaczymy, jakie ryby złowiliśmy dzisiaj powiedział zielony rybak, włożył do sieci dłoń wielką, jak łopata, i wyciągnął garść kiełbi. Piękne kiełbie! powiedział, przyglądając się im i wychwalając je z zadowoleniem. Wrzucił je do wielkiego, pustego cebrzyka. Powtarzał tę czynność wiele razy. Za każdym razem, gdy wyjmował z sieci rybę, do ust napływała mu ślina na myśl o dobrym obiedzie i mówił: Piękny okoń, bardzo smaczna się lawa, przepyszne flądry. Co za wspaniałe kraby, jakie śliczne, małe sardynki. Jak możecie sobie wyobrazić, okoń, sielawa, flądry i sardynki powędrowały do cebrzyka, żeby dotrzymać towarzystwa kiełbiom. Na końcu przyszła kolej na Pinokia. Gdy rybak wyciągnął go z sieci, jego zielone oczy otworzyły się szeroko ze zdumienia i wykrzyknął ze strachem: A co to za ryba? Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem. Przyjrzał mu się dokładnie, obrócił go parę razy w dłoniach, a wreszcie powiedział: rozumiem, to pewnie krab. Pinokio, upokorzony tym, że wzięto go za kraba, powiedział urażony: co za nonsens, krab, rzeczywiście, nic podobnego. Uważaj, jak się ze mną obchodzisz, jestem pajacykiem. Pajacykiem? Powtórzył rybak. Muszę przyznać, że ryba pajacyk jest dla mnie całkowitą nowością. Tym lepiej, zjem cię z większym smakiem. Zjesz mnie? Ale czy nie rozumiesz, że ja nie jestem rybą? Nie widzisz, że mówię i myślę tak jak ty? To prawda, odparł rybak. Ale ponieważ widzę, że jesteś rybą, która mówi i myśli jak ja, będę cię traktował z należytym szacunkiem. To znaczy? To znaczy, że w dowód szczególnego szacunku zostawię ci wybór sposobów, w jaki będziesz przyrządzony. Chcesz zostać usmażony na patelni, czy wolisz być ugotowany z sosem pomidorowym? Szczerze mówiąc, odparł Pinokio. Jeśli muszę wybierać, wolałbym odejść wolno i wrócić do domu. Żartujesz sobie ze mnie. Czy myślisz, że chcę stracić okazję skosztowania takiej rzadkiej ryby? Ryba pajacyk nieczęsto pojawia się w tych wodach. Zostaw to mnie. Usmażę cię na patelni razem z innymi. Wiem, że ci się to spodoba. Zawsze miło jest znaleźć się w dobrym towarzystwie. Słysząc to... Nieszczęśliwy pajacyk zaczął płakać i żalić się. Ze łzami spływającymi po policzkach mówił: O, ileż lepiej byłoby, gdybym chodził do szkoły! Słuchałem kolegów i teraz za to płacę. O, ho, ho, ho! I chociaż wił się jak piskosz i walczył, usiłując uciec, zielony rybak wziął mocny sznurek, związał mu ręce i nogi i rzucił do cebrzyka razem z innymi rybami. Potem wyciągnął z kredensu drewnianą miskę pełną mąki i zaczął obtaczać w niej ryby, jedną po drugiej. Kiedy były już białe, rzucał je na patelnię. Najpierw kiełbie, potem okonia, sielawę, flądry i sardynki. Na końcu przyszła kolejna Pinokia. Widząc, że śmierć, i to jaka straszliwa śmierć, jest blisko, zaczął tak trząść się ze strachu, że zabrakło mu głosu, by błagać o życie. Mógł prosić jedynie oczami. Ale zielony rybak, nie zauważając nawet, że to on, obracał go w mące, aż Pinokio wyglądał jak pajacyk zrobiony z kredy. Potem chwycił go za głowę i. Koniec rozdziału 28. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś miły komentarz no i koniecznie subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. Dziękuję, do usłyszenia. Hej!